Ja jestem raczej zwolennikiem, że nie powinno się dotykać. Z prostej przyczyny, że na dzień dzisiejszy to nie jest problem, tak? Bo dla mnie by było problemem, jeżeli byłoby dużo ilości gospodarstw domowych, które nie spłaca te kredytów, tak? Na dzień dzisiejszy te kredyty są bardzo dobrze spłacane. Na pewno jest to duża Grupa osób, łącznie ja też mam kredyt w franka szwajcarskich, mm -hmm. tak? Jak wiele osób w moim wieku, ale ja spłacam ten kredyt, tak? Mogę, Może zaciskam zęby, może jestem niezadowolony, tak, ale, ale spłacam. I, I na dzień dzisiejszy my mówimy o jakimś problemie, ale tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na statystyki, większość osób spłaca te kredyty. Tak? Jesteśmy w y, sytuacji y, kampanii wyborczej. W związku z tym te pomysły, które się pojawiają o ten najnowszy, wczorajszy, za chwilę do niego o, o nim powiemy, ale mm, więc to jest pewnego rodzaju ryzyko. Natomiast gdyby patrzeć na to zupełnie z boku i abstrahować od y, tej kampanii wyborczej i pomysłów polityków, to może jednak, bo pan mówi, że tego problemu nie ma, ale może to jest tak, że ten problem się tli i on po prostu może w pewnym momencie y, um, ujawnić się na dużą skalę. No bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie zachował się kurs franka szwajcarskiego, bo on dziś to 4 złote, może będzie kosztował 3, a może 6. Ja się zgadzam, na pewno trzeba myśleć o tym, bo gdzieś ten problem jest, wiemy, że on jest i, i warto już dzisiaj się zastanowić, co się stanie, ale na dzień dzisiejszy te pomysły to jest typowa dla mnie kiełbasa wyborcza. No w ogóle nie mają dla mnie uzasadnienia, ani ekonomicznego. Pomysły to są na zasadzie, że ktoś sobie coś wymyślił, tak? Dzisiaj zwolnimy tą osobę, jutro tamtą, tak? I, i nikt nie policzył, nikt nie przedstawił żadnych liczb, dlaczego tak, a tak i tak chcemy to rozwiązać, tak? A mówię, te rozwiązania uważam, że są absurdalne, tak?